Siemaneczko, to już czwarty odcinek o zadawaniu obrażeń w związku z różnymi umiejętnościami bohatera. Tę umiejętność można posiąść z oczywiście i jest to po prostu umiejętność szczęście na bohaterze, ale można ją też mieć z innych sposobów, na przykład z artefaktów, z jakichś wydarzeń losowych na mapie. Generalnie jesteśmy w stanie mieć dodatkowego lub ujemnego laczka. Więc teraz sprawdźmy, nauczmy się tego, ile z takiego laczka będziemy bić. W jakich sytuacjach ten laczek się okazuje być mega kluczowy i dużo zmieniający, a w jakich delikatnie jedynie poprawiający nasze obrażenia. Ponieważ nie jest to aż tak oczywiste, laczek bardzo rzadko daje podwójny damage, a bardzo często działa troszeczkę inaczej. Zatem nauczmy się tego i miejmy lepsze wyczucie na temat laczków. Dobra, ja mam tutaj znowu przygotowany bardzo piękny tutaj zestaw save'ów, który wam zaprezentuję. Na samym początku mamy tutaj laczka zdobytego z artefaktu dającego 3 moral, 3 luck. Mamy staki aniołów, znowu 20 aniołków, 1000 obrażeń, bazowy damage. Zaatakujmy sobie Tyris. W tym przypadku Tyris ma delikatnie więcej demona, ale nie o to chodzi. Bazowy damage 1500, co już się nauczyliście z poprzedniego materiału. Wynika to z 20 na 10 obrony, czyli przewaga atak na obronę z 10 i był cios z laczka. Nie 3000, a 2500. Dlaczego? Oczywiście wszystkie wzory możecie znowu sobie sprawdzić na tej stronce, której link znajdziecie w opisie filmu. Ale dzieje się tak dlatego, ponieważ laczek, powiedzmy, że dodaje wam jedną pełną porcję obrażeń, które nie są przemnażane przez współczynnik atak-obrona. Zatem normalna porcja obrażeń, którą ma anioł, jest 1000. Normalnie bił 1500, więc dodatkowa porcja 1000, 2500. Z tego to wynika. Dosyć proste, ale jak się okazuje, w tym przypadku, kiedy wchodzą różne statystyki, zaczyna to być już troszeczkę bardziej zawiłe. Mamy tą samą sytuację, tylko mamy teraz offense. Co się stanie, jeżeli będziemy mieć offense w tym bohaterze? Normalny cios 1800, bo wiemy dlaczego. Jeżeli nie wiesz dlaczego materiał z offensem powinieneś obejrzeć, wtedy będziesz rozumiał dlaczego tak się stało. I teraz cios z laczka z 1800 na 2800. Znowu dodajemy jedną pełną porcję obrażeń, które bazowo ma ta jednostka. Wszystko się według mnie zgadza i możemy przejść do kolejnego etapu. Save 33 jest to sytuacja, w której mamy Waleskę i chcemy zaatakować. Czym się różni od poprzedniej sytuacji? Teraz mamy ujemnego laka. Zobaczymy, ile obrażeń nam odejmie atak pechowy. Sprawdźmy, normalny damage był 1500, ale pierwszy cios to był z pechem. I pech zabrał nam dokładnie połowę obrażeń. I to się dzieje zawsze. Jeżeli atakujemy z pechem, nieważne są statystyki, nic się nie liczy. Zadamy po prostu o połowę obrażeń mniej. Dosyć łatwo to działa. Jest to zgodne z tym, co gdzieś pewnie można byłoby przeczytać. Czyli, że cios z pechem zmniejsza nasze obrażenia o połowę. Gdzie cios z laczka niekoniecznie zwiększa nasze obrażenia o połowę. To jest tutaj dosyć ciekawą zagwozdką, czyli podsumowując, pech mocniejszy niż lak. No i dobra, to jeszcze nie wszystko. Z pewnością chcielibyście zobaczyć wszystkie pozostałe save'y, które są tutaj przygotowane. Mamy tą samą sytuację, gdzie będziemy bić się mając pecha, ale mamy offensa. I teraz, zobaczcie, normalny cios był 1800, z pechem 900. Podzielone przez dwa obrażenia wychodzi nam dokładnie ten wynik końcowy. Czyli wszystko się zgadza. Bardzo prosty temat. 35 save. To już jest save, w którym my będziemy mieli... Wcześniej mieliśmy przewagę ataku o 10 punktów. Teraz będziemy mieć niedobór ataku, czyli obrońca ma więcej defa. Zanim przejdziemy do tego drugiej symulacji, zobaczmy sobie podsumowanie tutaj. I teraz tak,
Od samej góry czytając, gdy przeważa nasza ilość ataku, czyli atak agresora jest wyższy niż obrona celu, no to mamy tutaj pokazane współczynniki, które przemnażamy nasz damage bazowy i wychodzą nam tutaj te wszystkie piękne liczby, gdzie okazuje się, że w przypadku po prostu ciosów z laczkiem będziemy dodawać 1-0 do naszych obrażeń, taki współczynnik, czyli jakbyśmy mieli współczynnik 3-0, dodajemy 1-0, dostajemy tylko 1, porównując do 3, które były, to nie tak dużo, to wcale nie jest double damage. No ale z ofensem, jeżeli jesteśmy, to jeszcze bardziej się to, powiedzmy, udział laczka zmniejsza, w sensie laczek procentowo nam mniej da, ale to jeszcze później będzie oczywiście fajnie podsumowane, więc czekajcie i oglądajcie do końca. No i tutaj mamy jeszcze takie fajne podsumowanie. Mamy dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja, gdzie tam atakowaliśmy i drugą sytuację, okej, nie mam opcji uderzyć z laczka, żeby uderzyć tak mocno jak z laczkiem, ile potrzebowałbym dodatkowych punktów ataku. Tak jak i wcześniej, teraz również te podejście zastosowałem. I okazuje się, że dokładnie 20 punktów ataku musisz mieć, żeby bić tak samo bez laczka, jak wcześniej z laczkiem. Dlaczego 20? Prosty temat, 20 razy 5, mamy przewagę ataku, więc 100%, więc dostajemy właśnie ten jeden pełen worek obrażeń, który ma dany stworek, czyli 20 ataku. Powiedzmy, że ten cios z laczka się liczy tak mocno, jakby był normalny cios, ale o 20 ataku więcej dana jednostka by wtedy musiała mieć. Całkiem niemało, ale sprawa wygląda równie interesująco, kiedy przewaga jest po stronie obrońcy. Teraz on ma 30 defa, a nasz atak to jedyne 20 punktów, czyli 10 punktów przewagi. W tej sytuacji mamy laczka. Sprawdźmy, jak te obrażenia wyglądają. Standardowe obrażenia 750, dlatego, bo każdy punkt to 2,5%, 10 punktów 25% redukcji, czyli bijemy 75% z 1750, to już było tłumaczone wcześniej. I teraz czekamy na uderzenie z pechem. Musimy je sobie tutaj swarcić. Oczywiście to może nie być takie łatwe. Hegwu. No dobra, nie udało się. Spróbujmy jakoś zamieszać, żeby trochę inaczej wyglądała ta walka. Może uda się trafić laczka nawet nie... Jest laczek. I normalny cios poprosimy obok. 750 daliśmy obrażeń. A laczek daje nam 1500. Wygląda to dokładnie tak, jakbyśmy zadali podwójne obrażenia w tym przypadku. No bo bazowy damage to 1000. 750 plus 1000 to by było więcej. Więc ewidentnie, jak mamy mniej ataku, czyli przeważa obrona celu, to laczek daje double damage. Faktycznie daje double damage wtedy. Również, jeżeli byśmy mieli dokładnie równe statystyki i współczynnik byłby 1-0, to laczek dałby 2-0, czyli też zwiększyłby dwukrotnie zadawany damage. To oznacza już teraz, myślę, że dla wszystkich was, którzy kminicie, czy lak jest mocny, zależy kiedy. Bo jeżeli dostaniemy takiego laczka na czymś, co ma mało ataku, a bijemy coś, co ma dużo obrony, to laczek podwoi nam damage. Ale z drugiej strony, jak bijemy w coś, co i tak bijemy bardzo mocno, bo mamy wysokie staty, to laczek tylko troszeczkę tam dodatkowych obrażeń dorzuci. Zatem, jak bijemy jednym aniołem 7 slotów niziołków i one zaczynają moralować, zaczyna się robić nieciekawie. To właśnie też jest wytłumaczenie funkcjonowania laka w tej sytuacji. Zauważcie, że to się zgadza z praktyką, bo niziołki jak przywalą z laka w anioła, to aniołowi się w głowie kręci. W innej sytuacji, jak mielibyśmy behemota starożytnego i on by atakował jakiegoś, nie wiem, jednorożca, to czy z laczkiem, czy bez laczka dużej różnicy to behemotowi nie robi, bo on i tak ma ogromną przewagę ataku nad obroną celu. Zatem wtedy ten laczek nie będzie aż tak odczuwalny, na przykład zamiast 3,5 tysiąca obrażeń, może nawet taka być sytuacja. Dobra, ale to nie wszystko, lecimy dalej. 36 save, ta sama sytuacja z ofensem teraz. Czy tutaj się coś zmieni? Sprawdzimy to oczywiście, żeby było wszystko tutaj jak należy, po profesorsku rozegrane i atakujemy, czekamy na uderzenie z lakiem. Lucky strike. Niestety nie mamy szczęścia. Wszystkie ciosy były bez szczęścia. Moral ok, jest szczęście.
Normalne damage były 975, no bo te mniejsze obrażenia zostały dodatkowo wzmocnione offensem, a teraz, jak walnęliśmy z laczka, obrażenia są 1725. Dziwna liczba. Trudno sobie wyobrazić, co tak faktycznie się w ogóle stało we wzorze i czy w sumie, jak mamy offense, to laczek jest mocniejszy czy słabszy. Zaraz to zobaczycie na liczbach i na statystykach, gdzie będzie łatwiej to sobie porównać. Tak czy inaczej, widać, że też ten laczek tutaj fajnie zadziałał. Nawet jak mamy offense, to są prawie podwójne obrażenia, ale jednak nie do końca. Nie do końca są podwójne, bo podwójne to byłyby 1950. A tyle nie mamy, mamy mniej. Więc gdzieś ten offense chyba nie jest dublowany laczkiem. Rozumiecie, o co chodzi. Więc teraz przejdźmy sobie. Jeszcze pewnie jakiegoś save'a mam przygotowanego. Save numer 37. Sytuacja jest teraz taka, że będziemy atakować mając pecha oczywiście, naturalnie. Już widzieliśmy tam trochę dziwnych opcji, że jakby normalne jest to, że dublujemy damage, że jesteśmy poniżej ataku. Fajnie, łatwo. Ale jak jest offense, to tak trochę nie do końca. Zobaczmy teraz z pechem. Czy pech będzie działał naturalnie? Zobaczcie, bardzo szybko. 750 normalny damage. 375, czyli połowa. Czyli normalnie. Czyli pech zawsze zmniejsza damage o połowę. Jest to bardzo, bardzo prosty temat. Tutaj nie ma zagwozdek. Jeszcze ostatnia próba. Mianowicie próba, kiedy mamy to samo, tylko ekspert ofensa. Super, w pierwszej próbie się udało. Prawie 1000 obrażeń. Normalny cios. Prawie 500 obrażeń, cios z pechem. Czyli ofens też został zredukowany o 50%, czyli dokładnie pech 50% obrażeń nam zabiera. Co innego z laczkiem, tam troszeczkę się inaczej to dzieje. Co byśmy chcieli teraz zobaczyć jako podsumowanie? Z pewnością chcielibyście zobaczyć, nadal jeszcze raz, ten piękny wykresik. Wykresik, grafik, ilustrację, zdjęcie. Jak zwał, tak zwał. Na dole teraz, tym razem, mamy sytuację, gdzie mamy mniej ataku niż obrony ma cel. O 10 punktów. Współczynniki są pokazane i teraz ze szczęściem, jak były zadawane obrażenia ze szczęściem, to w przypadku braku ofensa po prostu double damage, w przypadku pecha zawsze połowa obrażeń, a w przypadku kiedy mamy ofensa, to nie do końca jest pełen double damage, jako że ten właśnie ta część, która wzmacnia obrażenia, bo jest od ofensa, w przypadku laczka nie jest przemnażana, więc procentowo trochę mniej uzyskamy obrażeń, ale nadal więcej oczywiście niż w ogóle bezowki, jakbyśmy byli. Znowu, ile musielibyśmy dostać punktów ataku, żeby tak samo walnąć? I teraz, jak jesteśmy na minus 10 i walniemy z laczka, to teraz chcemy być na ileś ataku i bez laczka walnąć to samo. Okazuje się, że potrzebujemy znowu 20 punktów ataku, aby otrzymać dokładnie ten sam wynik. W przypadku, kiedy ten offense cały czas u nas funkcjonuje, okazuje się, że też praktycznie prawie, że 20 punktów ataku dodatkowych musimy mieć. Pomimo, że wychodzimy z minus 10 na plus ileś, to też 20 punktów ataku, żeby równać tym obrażeniom. Myślę, że tutaj błędu nie było, jeszcze sprawdzam na szybko, ale ten wynik wydaje się być poprawny. Tak, jak najbardziej poprawny. 19 i 20. Zatem łatwo oszacować siłę laczka. Można powiedzieć, że to jest takie dodatkowe 20 punktów ataku. Aczkolwiek nie zawsze porównując daje to double damage. Na pewno wiele z was jest teraz zainteresowanych. A co jeżeli jest płatnerstwo? Płatnerstwo działa bardzo łatwo. Działa podobnie jak pech. Pech zmniejsza ci obrażenia o 50%. Jeżeli ktoś ma armorer, to zmniejsza te obrażenia o 15% lub specjalista o procent więcej, ale w końcowym rozrachunku jest to zawsze ta sama stała liczba, prosta do przewidzenia. Załóżmy, że mamy te 20% redukcji, mamy Tazara na którymś tam poziomie, no to po prostu wtedy te obrażenia są zmniejszone o tą wartość i nie dzieje się żadna dziwna magia. A propos magii, no to przejdźmy do ostatniego tutaj zdjęcia przygotowanego, na którym jest podsumowanie, ile dostajemy procentowo dodatkowych obrażeń, jeżeli walniemy laczkiem. I teraz,
Mamy cztery sytuacje, które zostały przedstawione wcześniej, tutaj w tym podsumowaniu. I teraz tak. Jak mieliśmy 10 ataków więcej, to, że uderzyliśmy z laczka, dało nam dodatkowe 67% obrażeń. Jeżeli mieliśmy 10 ataków więcej i ekspertowkę, to tylko 56% dodatkowych obrażeń. Czyli w sumie cios z laczka to nie dwa razy, tylko prawie że półtora raza. Czy troszeczkę mniej. Teraz inna sytuacja. Byliśmy na minus 10 ataku i laczek dał nam po prostu double damage. Mieliśmy minus 10 ataku i expert offense. Wtedy laczek dał nam 77% ataku, procent damage'a więcej, jako że właśnie ten offense został tam pominięty w dublowaniu. To wynika ze wzorów, które jeszcze raz mówię, w linku możecie znaleźć. I teraz takie, powiedzmy, trochę bardziej skrajne sytuacje, czyli jak dużo i jak mało laczek może nam dać. Oczywiście te liczby mogą być jeszcze trochę zwiększone, jeżeli ktoś jest specjalistą offensa albo jeszcze więcej ma różnicy atak-obrona, ale tak realnie w PvP, żeby to można było, powiedzmy, spotkać. To po pierwsze, zawsze wtedy, kiedy nasz atak jest niższy niż obrona celu, bijemy double damage. Sytuacja tu jest pokazana na minus 20, będzie to double damage. Na minus 30... No to minus 30 to minus 28, bo nie można zejść poniżej 28, więc to tak i tak będzie 0,3 razy 2,06, też wynika z tego, że to jest double damage. W przypadku każdych innych minusowych wartości, double damage. W przypadku równego ataku obrona, double damage. Ale jeżeli mamy więcej ataku niż obronę ma cel, to już mamy ten współczynnik ileś tam, na przykład 2,8 w przypadku 30 plus owka. Dostajemy 1 więcej, czyli 2,8, 3,8 i to się okazuje tylko 36% dodatkowych obrażeń, czyli ledwo 1/3 dodatkowych obrażeń, nie double damage, tylko 1/3 więcej. Zatem można to mniej więcej gdzieś wykorzystać, szacować użyteczność tego skilla, może założenia artefaktu na minus lak, a może na plus lak, w zależności właśnie na co będziemy się bić, czy to coś będzie więcej defa miało, czy my mamy więcej ataku, jaka będzie walka finałowa, czy ten gość ma dużo ataku, mało obrony. To wszystko można sobie teraz spokojnie przemyśleć oraz nie dziwić się aż tak bardzo, że z laczka walnęliśmy zaledwie 200 obrażeń więcej, a powinniśmy o 400 więcej obrażeń zadawać. Myślę, że ten materiał Wam tutaj pomógł i wyjaśnił te wszystkie zagwozdki związane z obrażeniami od laczków. Ja Wam życzę oczywiście jak najwięcej laczków, jak najmniej pecha. I do zobaczenia, widzimy się na kolejnych materiałach, transmisjach i wszędzie. Wszędzie, gdy tylko mnie spotkacie. Pa! Pamiętajcie o kciuku.